Dobra, test będzie wieży Iwa. Test CD. Po prawdopodobnej naprawie, bo ja nie wierzę w swoje naprawy. Jest płyta disco polowa. Jest płyta disco polowa. Zmiarka żyje. Działa, działa. Przewiniemy. Taką miałem pod ręką, to taką włączyłem. Płyta 95 roku. CD 2 będzie, czy CD 1? CD 2. Na wideo się przełączyło. Czemu się na wideo przełączyło, tego to ja nie wiem. Dobra, działa. Laser wymieniłem w niej wczoraj. KSS-1013. Tu jest Sony, oczywiście, że tak. She's crazy about her daddy. Chyba od drgań. Laser już jest trochę. Kręciłem ten laser. She's crazy about her daddy. Move. I gotta keep. No to drgań pewnie, no ale laser też jest, wiadomo, kolumna by dalej odstawił. Ale płyta też jest trochę zdarta, bo ta płyta to jest 99 rok. Ja ją kiedyś bardzo często zajeżdżałem na Samsungu, ona była też dość tyrana. Swoją drogą, jak się nazywa ta piosenka, bo ja nie wiem, nie mam tracklisty do tej płyty. Nie słyszałem tej piosenki od 2016 roku. Nie mam innego lasera 213, także nie mogę się podudnić na tej wieży. Niestety, bo będzie podskakiwał płyta. To jest normalny ten. Normalna przypadłość mechanizmów. Nie Ivy, tylko Sony. Chciałem tutaj laser, bo też się wkurzyłem na ten laser, bo coś tak, no wiadomo. Mówię, wymienię, już poświęcę tego, bo się ostatnio nie słucha CD na V177, który stoi w kuchni. Tam się tylko słucha radia i kaset. Ale patrzę, w środku jest laser, nie Sony, chociaż taśma pasuje od KSS-1013. Jest mechanizm KSM-880, tak. Ale tam jest jakiś inny laser, bez oznaczeń, Sony w ogóle. Nie, czy Sony, czy nie Sony. Nie wiadomo, co to jest. Ta wieża na handel jest. Jakby kto chciał, niech się zgłasza. A jeszcze magnetofon pokażę, co żem wyrychtował. Ale CD... Jak się CD dokręci ładnie, to będzie działało. Jak trzeba. Wezmę kasetkę, puszczę. Tak jak teraz. Ta P2 trzeszczy. Ale słychać dźwięk. Trzeba głowicę wyczyścić, kosy ustawić i tak dalej. Na autorewersie jeszcze z kosu nigdy nie ustawiałem, a podobno niektórych się potrafiła głowica włamać, jak się to źle robiło. Autorewers w drugą stronę nie za bardzo działa. On tak na razie trzeszczy, bo tam źle wyczyściłem, bo nie było dostępu do silnika. I tak to wszystko wygląda. No a radio. Działa radio w ogóle? Cię wrócić. Po złożeniu działa. Dobrze, no ale oczywiście jak wąsiałem, no wejście wideo, oczywiście wala się przewód, bo przed chwilą to ustawiłem. Ojczyzna. Nie boi się pani, no, że Kijów będzie okupowany. To bardzo ładnie wygląda. Wszystko odsłonięte, płytki widać. Co to jest za płyta, ta Viva, to ja nie wiem. Nie piszę za dużo. Nie mogę się doszukać. I tego popcorna jakieś miałem podobnego. 2003. To będzie znaczyć, że już nie ma tam naszych ludzi. Wykluczenie rosyjskich sportowców nie wpłynie na politykę Putina, przekonuje autor książki no, Sport. Tak to wygląda. Międzynarodowych. O, na górze jest jeszcze centralny. Politolog mówi, że sankcje sportowe odczuwa. O, nawet widać tu przewód jest, nie? Rosyjska społeczność. Czy gdybyśmy nałożyli. O, mamy tutaj to radyjko też, jakby kto chciał, nie? Wstrzymało go przed tym, co zrobił w 1939 roku. No, odpowiedzi tak to działa. W zestawie jest oczywiście oryginalny pilot typu Spadel. Taki wielki, nie? Większy niż DT-505, a to już uważałem, że jest duży. Rosyjscy sportowcy. Fajnie to gra, naprawdę. Niemal ze wszystkich międzynarodowych rozgrywek tamtejsze Ministerstwo Sportu zapowiada utworzenie własnych. Po co? Kto wymyślił encoder? Najlepszy jest potencjał na silniku. Dobra, to by było na tyle. Taki szybki pokaz.